Jak w Poznaniu pracuje się z takim tematem jak medycyna naturalna, energię i w ogóle? Na szczęście coraz lepiej. Na szczęście otwieramy się wszyscy powoli na tego typu metody, gdzie już nie ma takiego zapotrzebowania na chemię, gdzie ludzie coraz bardziej korzystają z produktów naturalnych i sami się dokształcają, sami sobie pomagają. Jest pani terapeutką i oferuje pomoc ludziom. Na czym ona polega i jakie są największe dolegliwości współczesnego człowieka? Największym problemem jest oczywiście rak. To jest główny problem w tej chwili, natomiast za tym wszystkim stoi stres, za tym stoją emocje. No i niestety odżywianie, powietrze takie, jakie mamy, nie mamy wyjścia. Natomiast z mojej strony praca na bazie masażu, czy refleksologii stóp, czy mis tybetańskich, czyli wibracji, jest przede wszystkim, w pierwszej linii jest to kontakt z drugim człowiekiem. Bardzo często sam dotyk jest niesamowitą pomocą i za tym stoi terapeuta. Czyli bardzo ważny jest wybór terapeuty i w jaki sposób on podchodzi do swojego klienta. Na jakim etapie klient, którego dotknęła ta jedna z najbardziej okropnych obecnych chorób, czyli rak, na jakim etapie może szukać u pani pomocy i może jej oczekiwać skutecznie? Generalnie na każdym. To znaczy nawet w jakimś końcowym etapie jest to już pomoc zupełnie innego rodzaju. Nie wykonuje się oczywiście masaży manualnych w tych momentach, natomiast wiele rozmów czy innego typu terapii, także tak powiem, na pewno jest tutaj pomocna, ale potrzebny jest drugi człowiek. To jest przede wszystkim bardzo istotne. Przede wszystkim miłość. Jako podstawa tego wszystkiego i przekazanie ciepła, miłości i trzymanie kogoś za rękę i to jest wszystko, co my możemy zrobić jako rodzina, jako bliscy. Natomiast z drugiej strony człowiek, kiedy zbliża się ta jego godzina, chyba zaczyna sobie zdawać sprawę z tego coraz bardziej, że stoi za tym coraz więcej. O wiele więcej niż nam się mówi, o wiele więcej niż my wiemy, niż przeczuwamy. I na szczęście coraz więcej mówi się na ten temat, coraz więcej literatury jest na ten temat, filmów w internecie, gdzie zaczynamy zauważać, że człowiek to nie jest tylko krew, kości, tylko również emocje, również jest dusza i również jest, to jest bardzo istotne, to co czujemy, to jest najważniejsze. A tak odrobinę miłości na co dzień, to nie trzeba być tak bardzo chorym, żeby tego potrzebować, potrzebujemy tego wszyscy. No tak, rak to jest takim słowem bardzo trudnym i bardzo obcym, zwłaszcza dla osób, które nie są w żaden sposób dotknięte i nie spotkały tej choroby. I właśnie w oparciu o to grono tych ludzi, jakie są pani możliwości pomocy w innych przypadkach właśnie? Bardzo duża pomoc jest na pewno przy schorzeniach, czy to kręgosłup, czy problemy z tarczycą. Zależy, to naprawdę trudno jest określić jakimś tam konkretnym przypadkiem, natomiast dopasowanie odpowiedniej diety, dopasowanie ewentualnie suplementacji plus odpowiednie zabiegi. Dla jednego potrzebne jest coś bardziej energetycznego, dla kogoś jest potrzebne więcej spokoju, czyli obniżenie tego stanu jak gdyby emocjonalnego. Więc trudno jest tutaj określić, czy jaką drogę wybrać. Tutaj zapraszamy na analizę zdrowia w pełnym zakresie kwantowym analizatorem ludzkiego organizmu. Co to takiego? Jest to urządzenie, które na bazie fal, na bazie informacji testuje organizm człowieka i wskazuje na niedobory, ewentualne niedobory minerałów, witamin, co za tym ewentualnie można stać. I w najprostszy sposób, zanim wybierzemy jakąś drastyczną metodę, możemy się wspomóc przez jakiś krótki okres czasu prostymi rzeczami, prostymi sposobami.
Na ile takie badanie jest sensowne pod względem skuteczności? Jest bardzo sensowne, dlatego że dobieramy tutaj produkty, które są ogólnodostępne, które każdy może kupić czy w aptece, czy w zielarni, czy zmienić coś w swojej diecie. I jest to widoczne na pewno już po okresie 3-4 tygodni i są to rzeczy, które na pewno nie szkodzą. A to jest pierwsze. Po pierwsze, nie szkodzić. No właśnie, czyli tak zwane medyczne podziemie, jak to określił w jednym z wywiadów pan Jerzy Zięba, autor książki Ukryte terapie. Proszę powiedzieć, na ile działania obecności pani, wielu innych terapeutów na takich festiwalach zdrowia przyczynia się do tego, aby to, co jest w podziemiu medycznym, ujrzało światło dzienne, żeby było stosowane oficjalnie i zgodnie z, w zgodzie z medycyną akademicką? Mam nadzieję, że ma to bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim ludzie zaczynają sobie zdawać sprawę, że wiele rzeczy, wiele tych kwestii jest we własnych rękach. Nie zawsze trzeba z każdą, nie powiem bzdurą, ale z każdym niedoborem iść do lekarza, tylko sprawdzić najpierw na sobie prostym środkiem, zmianą diety, piciem wody, piciem w miarę dobrej wody, na ile się to da. Natomiast my się przede wszystkim, lekarz też nie jest alfą i omegą i nie jest w stanie przypilnować każdego, żeby zaczął się zdrowiej odżywiać. Jeżeli jemy hamburgery, kebaby i tak dalej, no to nie ma się co dziwić, że problemy się zaczynają. Nie? A jeżeli ktoś pije szklankę wody, a niektórzy w ogóle uważają, że herbata jest napojem, no to nie ma o czym mówić. Brakuje nam podstawowych elementów i tu jest rola nas, terapeutów, którzy nie wchodzą w ten zakres medycyny klasycznej. To jest, oczywiście lekarze są bardzo potrzebni, ale świadomość tego, że branie tych witamin, zwłaszcza naturalnych, nie zaszkodzi, może pomóc, a jednocześnie chemiczne środki, trzeba się z tym umieć obchodzić. Zmiany muszą nastąpić. Nie ma innego wyjścia, także przede wszystkim człowieczeństwo, czyli to, jak się traktuje pacjenta. To jest pierwsza rzecz. Myślę, że nie ma tu naprawdę wyjścia, dlatego że jest coraz więcej naturoterapeutów, którzy pomagają ludziom, którzy biją na alarm, że brakuje podstawowych minerałów, podstawowych witamin, których nie dostajemy od lekarza. I może to nawet nie powinna być rola lekarza, nie? Bo wiadomo, lekarz jest potrzebny i to bardzo, ale też jednocześnie lekarz, który się rozwija. Ciągle są aktualne, coraz bardziej aktualne czy aktualizowane doświadczenia i cały czas trzeba iść do przodu. Więc jeżeli sympozja czy spotkania sponsorowane są przez firmy farmaceutyczne, to o czym tu mówić? Więc jeżeli lekarz sam się interesuje, a taka tendencja zaczyna mieć miejsce, to sam zauważa, że są pewne rzeczy, które bardzo pomagają i naprawdę nie muszą być one drastyczne i że to nie jest przeciwko niemu, że my takie rzeczy mówimy, czy pewne rzeczy robimy, które są jak gdyby z tą medycyną tradycyjną, chociaż która to jest tradycyjna, medycyną konwencjonalną. Po prostu tu nikt z nikim nie chce się kłócić. Tylko chodzi o zdrowie człowieka i o pomoc człowiekowi. Można mnie znaleźć w Poznaniu na Świętym Marcinie 25. Serdecznie zapraszam. Mam też stronę internetową www.czakry.pl. Jestem na Facebooku, można do mnie dzwonić, mailować. Po prostu wpaść, porozmawiać i na miejscu jest też sklep, w którym są różnego typu produkty zdrowotne, jest literatura, mogę coś podpowiedzieć, co warto, co lepiej zostawić. I zabiegi również tam na miejscu. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję za rozmowę, my również zapraszamy.